Ale tutaj stromo jest, nie ma co mówić. Jo. No jasne, jasne. Tylko patrzę, bo ja już to widzę. Dobra. Iwanka moja jest, dobra, nie połamamy. Zaraz zobaczymy, co tutaj w wodzie piszczy. Marek z chłopakami jest już na wodzie od kilkunastu minut. Dziś niestety mocno wieje, ale mamy jeszcze praktycznie całe dwa dni łowienia. Od jutra ma się uspokoić, więc te warunki będą znacznie lepsze. Ale dzisiaj zrobimy sobie takie małe rozpoznanie. Kilka godzin mamy do dyspozycji. Poszukamy jakichś fajnych miejscówek, jakichś górek. No i mam nadzieję, że po jakiejś rybce wyjmiemy. Oczywiście najbardziej interesują nas sandaczy, bo po to przyjechaliśmy. Ale jak weźmiesz szczupaczek albo jakiś fajny okręt, to jak najbardziej spoko. Inna ryba? Ja! Nie! Ale ty, to była 50 grubo. Patrz, ale tu wszystko tu stoi, ty. Patrz na co? O. Ale wiesz, kiedy mi wziął, jak szybciej prowadziłem. Jest. W lewo. Nie, albo może nie jest ładny, ale kurczę, silny. Szybko trzeba prowadzić. Może szczupak, ale oby sandacz. Jak sandacz, to będzie fajny. Szczupak, ja pierdzie. O Jezu. Nie, poradzę sobie. Taki szczupaczek. No jak widać, miejscówka obfituje w każdy drapieżny gatunek. No ale to wolałbym tej długości sandacza zdecydowanie. Ale wiesz, jaki on, może on nie tyle silny, co ja dawno na tak delikatne wędki nie łowiłem, nie? I tak się wydaje pewnie. Ale woda cieplutka, naprawdę. Wszystko nagrane oprócz holibra. Aha. Kolejny. Łowić. To jest takie coś, Marek, wiesz co? Ciemny grzbiet i taki żółtawy ten brzuch. Zobaczymy pewnie. A za ile spłyniecie? To zależy, czy to się będzie odzywało jeszcze. Jak nie, to do godziny będziemy na pewno w powrocie. Dobra. Jasne, jak coś to dzwońcie. Szupak. Nie, gard. Ładny. Konik.
zębaty chyba. A co to może być innego? Ale branko, sandaczowy człowiek. Cykl fajny. Taki szczupaczek na początek dnia. Pierwszy sandaczek w tym sezonie. Ale kurde, że ja brania nie poczułem w ogóle. Ja myślałem, że ja podciąłem po prostu jakiegoś krąpia czy ukleję, wiesz? Ale dopiero tu bliżej łódki zaczął trochę pokazywać. Dobra, z tym to zdjęcia sobie chyba nie będę robił. Oksik piękny. Panie kotwice, rzuć. Przepiękny okonik. Dzisiaj to już trzeci gatunek w sumie. Był szczupaczek, był sandaczek i jest okon. Także dzisiaj komplet. Wczoraj sandacza mi brakowało. Ale piękny, zobacz jakie kolory. Jest ładny. Czterdziestka może być. Ale ciemny, no. Piękny okonik. A łupnął jak sandacz. Nie, nie jest oko. Oko. Oko? Kurde. Da, seledynek. Ale pstryknął jak sandacz. Ona jest kółeczka. Chcesz podbierać? Ten blady, nie? Tamte tak takie fajne były, kolorowe. No, koni tutaj nie brakuje. Tym razem malutki. Ucieka. Chyba. To będzie chyba sandał. Rubołuj. Czarny zanderek, ale pięknie łupnął. Taki wieczorny sandaczyk. Bardzo mocne, fajne branie. Kurczę mały.
No właśnie o to chodzi. Ole, jak zdążysz pod bierak? Ale to będzie chyba szczupak. A jak nie, to wymiarowy sandacz. Nie, no nie wymiarowy, ale... Odbił się. Chyba obślizgun, ale nie jestem pewien. Oczywiście. Kurde. O Jezu. Ale... ale branie to było fenomenalne, naprawdę. Na samej dozbrojeczce. Nawet szczupaki się dzisiaj słabo zcinają, co? To jest branie. Mniejszego uderzył, czy...? Dziesiątka. Chodź tutaj, robaku. Ale to było branie, panie, a nie tam, znaczy branie, no taki wiesz. O panie, takiego brania nigdy nie miałem. Czaisz to? Sandacz. Głębiej ci dziu, nie? Piękny sandaczyk. Branie jakie? Też te całomocne? Konkretne branie. To jest w zasadzie wszystkie. Z tym, że jedno na 10 wcięte. Testuje rybę, no myślę. Ale może tak się odpalać. Południe, lampa. Zasady chyba to jest najlepszy moment. Łódka prawie spadła, ale wiesz. Jak widać, ryby w jezioraku nie brakuje. No niestety pozostał taki sandaczowy niedosyt, ale rozmawialiśmy z miejscowymi wędkarzami i wszyscy mówią, że sandacze zaczynają brać tak naprawdę dopiero od połowy czerwca. No my trochę za wcześnie się tam pojawiliśmy, ale mimo wszystko udało się coś złowić. A tylu pustych sandaczowych brań nie miałem chyba łącznie przez całe życie. Naprawdę ewidentnie widać, że te ryby są, że jest ich tutaj cała masa, ale po prostu nie są jeszcze chętne do żerowania. Tak więc na pewno wrócimy tam niebawem, jak już rybki będą odpalone. A póki co dzięki za oglądanie i do następnego.